Humba, 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 humba. Jak debile, no nie wierzę. Bardzo serdecznie z Pawełkiem, który właśnie wykrzywił ryja i udaje, że jest śmieszny, ale tak naprawdę nikt go nie lubi poza mną i nagrywam z nim z litości. Nie no, śmiechy, chichy, słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w nocy w foreście. Dawno odcinka nocnego nie było. Elo. Elo, jak mój sub zabrzmiało. tu widzicie nasze kanibale. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek, jak tytuł wskazuje zresztą... Paweł się śmieje, bo ja tytuł ustawię po odcinku dopiero. Tak. Wiecie, jak wygląda na YouTubie nagrywanie. Nagrywasz, cicho. Wrzucasz odcinek i dopiero wtedy nazywasz. Ale ja już tytuł znam, więc słuchajcie, dzisiaj będziemy musieli nakarmić naszego boga kanibalosa przez złożenie mu oczywiście ofiary. Ja w międzyczasie, kiedy odcinków nie było, zbudowałem sobie taki mini ołtarzyk. Co? Paweł, bierz zwłoki i idziemy. Mnie też nie było. Tak, Paweł też nie było. Paweł stwierdził, że idzie na... Na rynek idzie. A my idziemy do boga kanibalosa, tam... A, to było wtedy. Tam musimy złożyć je w ofierze, spalić oczywiście i zrobić taniec wokół kamieni. Paweł, czekaj. Stój z nim tam. Fajnie wygląda, co? Ej. Ej, czekaj. Paweł, gdzie ty idziesz? Tu jest ołtarzyk. Załamałem się, tobą. Co? Wrzuć go. Szybko. 3-2-1. Humba, 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 humba. Jak debile, no nie wierzę. Nie patrzcie na moją twarz, nie chcę tego, nie, ja nie uczestniczę. Nie, to jest jakiś inny Pawełek, nie przyznaję się do tego. O, wielmożny. Aż nogę ci wystawił. Okej, okay. Generalnie to jest jeszcze nieskończone, dlatego Bóg się będzie gniewał, bo tu brakuje czaszki, Paweł, zrób czaszkę. No i wszystko w temacie. Generalnie tak planuję. To dobrze, że planujesz. Słyszałem takie... Nieważne. Nie wiem, ja nie słyszałem. Paweł, niszczenie jest włączone! A nie, chyba nie było, dobra. Ej, oni się nie spalili, tylko... Idziemy po innych teraz. Oni się muszą spalić, nie ma tak dobrze. O, jagódki. Nie, no chodź, spróbujemy się przespać i tak, zaczniemy powiem. Budować coś, co też jest częścią odcinka, o czym nie wiecie, bo nie było tego w tytule. bo wymyśliłem to przed chwilą. Słuchajcie, zrobimy sobie tyrolkę zjazdową. Ej, bo się już jasno robi, to nie ma sensu iść spać. Dobra, tyrolkę zjazdową od tego miejsca, gdzieś tam w kół, tam na sarki będziemy jeździć z Pawłem. Piotrek, dobra. Do pokoju spać. Jakie spać? Dzień wstaje. Dzik na mnie ryknął. No to cóż? Ale tak przede mną dosłownie, nie? Ja se siadam na krzesło i czekam, aż ty pójdziesz też tutaj. Ja będę tu teraz nosił drzewo. Do łóżka. Chodź, to mówię. Ty, co tu jest? Jakieś inwazja. A, na żółwia najechałem. Idź po wózek i wkładaj drewno. No i generalnie takie sobie, wiecie, dwie wieżyczki zrobiłem w międzyczasie. Wy to widzieliście wcześniej, bo to było kilka odcinków temu nagrywane. Kiedy te odcinki się nie zapisały. Ale myślę, że fajna inicjatywa. Tu będzie takie podejście. Tu oczywiście też dokończymy schody i będzie też zjazd w inną stronę. Tutaj nie pykły chyba trochę, ale dobra. Jakie matka schody? Tu wieje chłodem. Znaczy te schody są dopiero zaczęte, nie? Więc spoko. A jeszcze nie wiem, skąd zrobimy tę rolkę zjazdową z tej wieżyczki. Też musi być w jakąś inną część mapy. Patrzcie, jak ten ołtarzyk fajnie wygląda tam daleko. Ej, chodź go tak zabudujemy, taką kopułę zrobimy z niego. Takie Paczka. Iglo. Posuń się dzik. Dzik co? A, on. O, dzik mi na drodze stanął. Ostaw wózeczek. Drzewa jest nacięte naprawdę, naprawdę dużo. Na pewno brakuje tyrolki w tamtą stronę, to jestem tego pewien. Aha, ja zorientowałem się właśnie, że oni oglądają grę w dużo mniejszej rozdzielczości niż mogą. Teraz jest lepiej. W tamtą stronę brakuje tyrolki, bo w tą stronę już jest. Ona tam jedzie, w tamto miejsce, nie? Tam też są, tu są. Zobaczymy, na razie zróbmy tą jedną. Masz kłodę? Mam kłodę. To dawaj z nią tu, a ja zaprojektuję kolejną. Konar nie chce zapłonąć.
Co? Co, Paweł, nie chce zapłonąć tobie? Tobie nie chce, Konar. U mnie jest wszystko z Konarem w porządku. Jezus, z kim ja się zadaję? Pawłowi nie chce zapłonąć Konar, słuchajcie. Każdy ma problemy. Zabierz to, no. Wszystko mi niszczy. Widzę, dajcie mu, nie wiem, kopa w dupsko. Piotrek? Kolejna leci. Ale fajnie się palisz. Uciekam do domku. Piotrek będzie chciał się mścić. Tu jestem bezpieczny. Jaki fajny widok. Peter? Smutno mi, Paweł, teraz. Podpaliłeś mnie. Należało ci się. Przeproś. Nie. To nie. Dobra, buduję schody. Mój Konar zapłonie tak czy tak. Ja mogę nawet z mojego pokoju zamknąć główne wejście. Fajnie, fajnie. Może jakiś cheaterski pokój. Bo mój. Paweł, 7 drzewów. Idę. Z dwoma idę. Paweł! Co byś chciał? A? Co jest? Gdzie ty jesteś? Głupek. Dzik tu biegnie. Dobiłeś mnie. Nie ja, dzik. Nienawidzę tych zwierząt. Gardzę nimi. Nie zdążyłem cię chodzić, stary dzik. Ja słyszałem tego takie kwik i koniec, nic więcej. No bo to mniej więcej tak wyglądało. No kurde, no. I znowu mapka od nowa, tak? Dobra, piguły wziąłem wszystkie. Gdzie to były teraz tak, gdzie była ta trolka zjazdowa, bo nie pamiętam. Ale wiem, że jest zrobiona, więc do domku wrócę tak w ciągu 10 sekund. Patrzcie, a będę pierwszym testerem trolki. Paweł jeszcze nie zginął, żeby ją wypróbować. Jaki to piękny widok, chłopie. Żałuj, że nie zginąłeś. Serio? Dziku, chodź tu. Dobij mnie też. Dobij mnie. Dobra, i druga. No i w tą stronę widzicie, trolki zjazdowe mamy. W tamtą też mamy. Brakuje w tamtą jedną na pewno. Siup. Czemu przy ołtarzu kręcą się trzech duży? No bo tam jest ołtarz. Okay. Nie wiem co rozumiesz przez słowo dużych. No, ten taki z wieloma mackami, ten taki szybki. Oszukuje, nie słuchajcie go. No są tam, poszły w las. Tak, teraz poszły w las, jak idę. A gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Już widzę ten ołtarzyk, gdzieś tam jest, no. Nie, ale ten ołtarz będzie... Nyny. Nie szkoda ci bro... Teraz robi nową bombę, zobaczcie. Aha, pistolet sobie wyjął, tak? Dobra. Nie trafił. Ej, nie marnuj municjona. Paweł, właściwie to czemu, jeżeli w poprzednim odcinku był duży, to czemu to ja do nich waliłem z łuka, a nie ty z pistoletu? A w sumie dobre pytanie. Teraz tak sobie uświadomiłem, że w sumie tylko marnujesz amunicję. Oddawaj ten pistolet. Nie. No Paweł, no marnujesz kulę. Bo ci Konar nie zapłonie. Ale mi zostało ich jeszcze 23. Ile? 23. O, tu jest kanibal. Konar możesz... składa! Stary! Złapałem ci kanibal, konar. Kanibal, strzel do niego, tam. Tam jest, strzel do niego. Czekaj, muszę wyciągnąć. No strzel do niego, proszę, no. Kajon jest. O, tam biega, koło drzewa. Czekaj, bo się ruszę za bardzo. Przeniesienie strzału. Czekaj. Będzie drag shot. Patrzcie, jaki Paweł snajpero. O, kanibal! Matko, wyglądasz jak taki typowy Janusz. Możesz strzelać do kanibala, nie do mnie? Okej. A to był akurat przypadkowy strzał. Paweł, proszę cię, strzel do kanibala. Budujmy trolkę. Tam? Czy tam? Kanibal! Dobra, ja będę projektował trolkę już i wiesz, że musimy tam pójść, więc ty musisz mnie tam ten jakby... aszekurować. No lecę, pędzę. A to się bezpiecznie poczułem właśnie. Zadzieram kiece i lecę. O, dzik martwy. Co? Zabiłeś go? Dzika nie.
Bo martwy leży. Może sam się zabił. Nie zniósł presji. Zabiłem randoma, muszę się zabić. Dobra. Ja coś sobie zeżrem. To co, Paweł? Budować to? Bo lin mamy wystarczająco chyba. I coś tu też ma, tak się skręci, nie? No, tak. Chodź, bo ty skonibal, ja nie chcę tam sam iść. Musisz mi drzwi otwierać, bo ja nie otworzę. Dobra, czekaj stary, no. Muszę coś zjeść. Ej, no Paweł, co teraz? Jestem głodny. Na głodnego walczyć nie będę z tym dziadostwem. Rusz się. Nie. No Paweł, bo mi tu widzowie uciekną, może szybciej. To moja wina, że się tak długo gotuje ten dzik. No to zjedz po drodze jakiegoś Snickersa, no. Ja to nie ty. Dawaj, dawaj, muszę okay wyjść. No, aha, bo ty nie możesz. No nie mogę, Paweł, ty pierwszy. No chodź, nie bój się, one są niegroźne przecież. To ja biegnę, cześć. Jak mnie olał. Patrzę na ciebie jak na kretynę, tak. A takiego to nie warto bić. Sam się zabije. No bo jesteś taki Januszem stary, no to cię nie warto bić, no. Mówię, sam się zabije. Ty olał nas normalnie. Ty, prześlij obok mnie, normalnie. Jak powiem Krystyniu, to się załamie. Kurde. Ty czekaj, gdzie jest ta wieżyczka? Aż tam. O, to będzie najdłuższa trolka stara chyba, jaką mamy. Fajnie. Cute. Tu już się nie da, czyli tu jesteśmy za... A, bo w górce siedzi Irina. Musimy gdzieś wyżej teraz wejść. Dobra, tu jest wyżej. Ej, no ja to tam tunel zrobił i przez górkę przejeżdżam. Tak. O, tu mam zielone już, czekaj. Tu mam zielone, czyli jeszcze się da. Idziemy dalej. Siup, 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 ten głupi dziób. Jakieś chyba drzewa teraz mamy, wiesz, po drodze, bo się nie da już. Mhm. No, chyba za daleko jesteśmy. Zajdźmy trochę bliżej. Czekaj, tak żeby było zielone i stawiamy to już. Czekaj, jeszcze, jeszcze. Cnij drzewo sobie już piłą. Gdzieś tu w tym miejscu będzie. Jest, stoi tu. Okej. Okay. Dobra, pięknie. Aha, Co? Plecaka nie wziąłem. Brawo ty. Nie mam żadnych lin, katany, dobra, nic. To ja zrobię. No jak wystarczy, nie? To nie zgin, bo stracisz to. Wziąłem, wziąłem. A czy, bo to chodzi tylko o te drzewa tutaj, a resztę możemy zrobić stamtąd przecież. Dobra, bierz drzewo. Ile mamy tych drzew jeszcze? Nie widzę. 15 lin. To ja i tak idę do domu. Dobra, idziemy tam, stamtąd będziemy robić. No ale wstać, ile już masz lin, to wstać tutaj, nie? Nie mam nic lin. Dobra, w każdym razie to zrobione. Jeszcze dokończymy sobie drugie schody. No i w sumie co, no... Może spróbujemy dokończyć ołtarzyk. Taki będzie stricte budowlany odcinek, więc nie spodziewajcie się, że to będzie jakieś, nie wiem... Kobongo i w ogóle, nie? Ale fajna ta tyrolka, bo ona się przyda w tą stronę. Tak? Ciekawe. No będzie takie... Fu! A ty... Fu! A ja za tobą... Fu! A my razem... Zium! I ty z nimi... Fu! Piotr, a oni ciach! A oni wow! A ty ja! Ej, zrobimy kiedyś odcinek, w którym będziemy tylko takie odgłosy wydawać. Nie, Piotrek, nie chcę. Siu! Paweł, wuuu! Tup, 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 tup. Ej, powiem ci, że... Co? Co? Tak stabilnej konstrukcji to jeszcze w życiu nie zrobiłem jak ta. Zobacz, jak to wygląda od dołu. Już to się nie ma prawa trzymać. O Boże. Architekt. Ma się trzyma, to o czym architekt miesiąca normalnie, serio. I to się trzyma i to. A czekaj, gdzie mój plecak jest tam? Dobra, to ja konstruuję liny. Teraz mi wszystko wyświetliło się, co mam w plecaku, to nie jest fajne. Upuść to. Dobra, ja mam jeszcze lin, poczekaj. Ja mam stary jeszcze 3 i dużo szmatek mam. No ja właśnie robię ze szmatek. Okej. No taki fajny nam się kompleks zrobił, taki powoli fort mamy, to jest fajne w tym wszystkim. No i wszystko. Jadę!
No, to ty sobie jedź. Ała, 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 dostaję po twarzy. Czym? Zjedź, zjedź, proszę cię, zjedź. Serio? Dobra. Zjedź. Jak po twarzy, co? Ciu. Ty jedziesz czy nie? No jadę. Dostajesz po twarzy gałęziami. Ała, ała, ała. I do koło tego drzewa. Coś poszło nie tak, Paweł. I pniaka też rozwalmy. Spadaj. No idź ty sobie. Dobra, paliwa szkoda na ciebie. Weź te dwa klocki, wracamy tam. Trzeba jeszcze raz zjechać, żeby sprawdzić, czy to działa w ogóle. Już wiemy, że to nie. Jechał pisk w drzewo, nie, w kółko. No. Jeszcze gałęziami po drodze wyrywał po twarzy. Dzik. Twórz się kanibale. To, halo. O, dobra. Piotrek, kanibale! No, otwórz się, co jest? Dużo kanibalów. No to jedziemy nad nimi, strzelaj, zobaczyć ich, chodź. Ej, ciekawe, czy można jechać i strzelać? Nie wiem, nie mam pistoletu. Ale z łuku. Ja, jakie tu stado jest, ty! Trzeba jeszcze nazad. Ej, ale zrobić. Ładnie to wygląda na nasza baza, zobacz. Tak coraz bardziej przypomina bazę już. No, tam jest. Mi po twarzy, au, 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 au. Co? No tak, tam jest kolejne drzewo, nie. O, mamusiu. Wow. To było super. Ja chcę jeszcze raz. Wracaj. No, czekaj, biegnę. A nie za bardzo to wiem, co w sumie z nimi zrobić. Ale jedziesz patrzcie... czy nie? Możesz shit. Nie, ja tu się będę z nimi lał, bił. No, to, okay, to idę. No chodź do taty, chodź. Misiek. Idę. Nie ty. Ty chodź, dobra. Chodź. Jakieś dziwne odgłosy on dodaje. Słyszysz? Wstąpię do sklepu po drodze i kupię nam sarninę. Dobra. Ale taką świeżą, stary. Ja nic z tego zrobił ostatnio. Do dzisiaj mam srakę. Proszę. Świeża sarnina raz. Ciup, 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 ciup. Na ołtarzyk kanibalosa. Chodź. Ciup, 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 ciup. Płoń. Zimie. Foresta. Płoń. Ciuk się doskroczył. Fuj. Family friendly. Chyba kolega po niego przyszedł. O nie, to ty. I zbudujmy jeszcze ten murek, stary? Nie myślę, że wystarczy na ten dzisiejszy odcinek już. To projektuj masz. Zbieraj kamienie. Właśnie. Ja mam full kamieni. 5. To żeś zbudował? No bo to się nie chce stawiać tak. Czekaj, bo tu trzeba wejście zrobić. Ten fragment był brzydki akurat. Ten jest ładny. I ten. Ale z drugiej. O, czekaj. Mam alergię na kicz na YouTubie. To jest hipokryzja, Piotrek. Wiem. To specjalna była hipokryzja. Tak, tak. Uuu, to wielka ta twoja alergia. Dobra. Aha. Dobra, kamienki postawmy, będzie ładny ołtarz Posejdonisa i w ogóle. Daj mi kości, ja w sensie chcę sobie włócznie zrobić. A nie, mam patyków, elo. A nie, mogę, o, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mam włócznie. Ty to jesteś. Po co na ognisko, stary? To jest świątynia bogów, to nie może tak być. No nie winno było. Ej, wszędzie są nasze liny. Serio? No. Okej, słuchajcie, to my sobie to oczywiście pozbieramy. W kolejnym odcinku już będziemy palić tutaj przyjaciół w takim gotowym tym, jak to się nazywa? Świątyni. A tymczasem ja się z wami żegnam, bo odcinka już wystarczy. Taki chillacikowy, budowlany bardziej. W kolejnym gdzieś się zakradniemy do jakiejś fajnej jaskini i trochę pozabijamy tych ćwoków. A tymczasem Paweł, say hello. Ja jestem pacyfistą, nie lubię zabijać. Ale ona mnie tak, hała! Trzymajcie się, siema.